cyklu Spola 2023 kontynuujemy prezentację opryskiwacza Horsle 6300VN, który w tym sezonie dołączył do parku maszynowego GR Mojzesowicz. Tym razem nowy opryskiwacz wjechał pierwszy raz w pszenicę, realizując zabieg regulacji i odżywiania. Nowy nabytek od samego początku bez taryfy ulgowej uczestniczy w programie oprysków w widocznym gospodarstwie. Oczywiście sezon dopiero wystartował, jednak należy podkreślić, że od uruchomienia serwisowego maszyna pracuje bez zarzutu i, co podkreślają operatorzy, opryskiwacz jest bardzo przyjazny w obsłudze technicznej, jak i w obsłudze systemów precyzyjnego oprysku. My postaramy podglądać się nowego leba przez cały sezon, w różnych uprawach i warunkach polowych, tak aby zebrać jak najwięcej opinii, którymi oczywiście podzielimy się w podsumowaniu serii. Więcej o opryskiwaczach Horsle oraz technologii precyzyjnego oprysku znajdziesz na portalu maszynydlafarmera.pl.